Tyler. Cześć, Ty. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Życzę powodzenia, Tyler. Siemano. Sukces. Naprawdę, udało wam się, a niech mnie. My to zrobiliśmy, wszyscy, wspólnie. Dobra robota. Przyjeżdżajcie na lotnisko. Trzeba obmyślić strategię na wyścig. No jasne. Siemaneczko, widzowie. Witam was w przedostatnim odcineczku z Need for Speeda. Podzielę ten finałowy etap na dwa odcinki. Dzisiaj przejdziemy sobie pierwszą misję fabularną, przygotowania do gonitwy, a w następnym skupimy się całkowicie na gonitwie. Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji Glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mac? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy Gliną popalić. Raf? Przygotowałem małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No, jasne. Rzucimy jeszcze okiem. No, to do roboty. Połóżmy kres familii. Co robimy teraz tutaj w garażu? Nie no, chyba są ulepszone wystarczająco dobrze. Jeszcze spróbuję coś tam przy tej korwetcie pomajstrować. Ale chyba to tyle. Ja myślałem, że to będzie jakaś wielka misja. No piernicze, a tutaj... Bro. Coś takiego. A i nie ma tego. Teraz mamy gonitwę banitów w mieście. Dobra, dobra, ale zanim to, ja bym mimo wszystko spróbował jeszcze usunąć trochę skok z tego samochodu. Bo nie wydaje mi się, że auto wyścigowe powinno latać. Co ja potrzebuję? Skrzynię biegów. Skrzynię biegów. I blok. Porolujmy parę razy. Jak wam się podobała seria, widzowie, z Paybacka? No nie, układ wydechowy. Nie, panie. Najlepszy możliwy. Nie. Mówię. Skrzynia biegów, blok. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś to w porządku prowadziłem. Czasami trochę kaleczyłem język i w sumie nie zdziwię się, jeżeli... Tyler! Czyli dotarłeś na gonitwę? Nie udawaj zdziwionej, wiedziałaś o tym. Tyler, to nie jest jakiś wyścig uliczny w Barrio z Jazz i chłopakami. To prawdziwy świat. Tu największe umiejętności nie wystarczą. Wierz mi, próbowałam. Nawet wtedy nie mogłaś mnie pokonać. Mimo całej tej kasy i wspierającej cię familii, dalej tego nie potrafisz. Dla ciebie wszystko jest wyścigiem, Tyler. Tak było i będzie. Nie tylko cię pokonam. Zniszczę cię. Jesteś pewna, tak? No mówiłem, że nie tylko pewnie kaleczyłem język, ale też raziło was nieco moje umiejętności jazdy. Bardzo przepraszam za to. Nie jestem profesjonalistą. Tak czy siak, myślę, że na gonitwie pokażę wam... O! Kurde. Pokażę wam, że nawet najgorsi potrafią się poprawić. I nie zmieniłem ani razu trybu gry. Przez całą naszą kampanię cały czas jechaliśmy na trudnym. Tak jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to przed startem gonitwy pokażę wam. Cały czas mam ustawiony trudny.
Oj, te części nie dropią, kurde, byle. Ostatnio na streamie nieźle pogrindowaliśmy. Z 8000 zrobiłem 770. Nie, układ wydechowy, to... To znowu co pani. Dostaliście się do gonitwy! Musisz być zachwycony! Tak, jestem. A ja zgarnąłem grubą wygraną, obstawiając 1:100, że dasz radę. Więc teraz jestem bardzo content. Świetnie. Tak, właśnie postawiłem moje kasyno na porażkę familii. Wiem. Jak wygrasz, familia splajtuje. Jak przegrasz, ląduje na ulicy, więc do boju, Tyler! Że co? Nie, serio, nabierz prędkości, Tyler. Postawiłem na ciebie całe kasyno. Świetnie, dzięki, że to powiedziałeś. I czemu taki klocek leci, nie z Chidori? Liczę na farta, wiecie, że dropnie mi Chidori jakiś lepszy klocek. Chidori, tylko i wyłącznie Chidori. To będzie w zasadzie taki filerowy odcineczek znowuż. Przez ostatni czas byłem chory. Teraz chcę w zasadzie tym odcinkiem znowu przetestować nowe ustawienie OBS-a. Przez ostatnie pół godziny, jak to nagrywam o 14, 7 lipca. Próbowałem sobie dostosować OBS-a na nowo. Bo kapnąłem się, że te odcinki nie były wcale w takiej dobrej jakości, jak mi się wydawało. Szkoda, może mam jakieś paczuchy. Teraz myślę, że po dostosowaniu bitrate'u powinno być wyśmienicie. O, i teraz mnie właśnie stać już niemalże na Raidera. Także też jestem szczęśliwy. Jak się sprawują wozy terenowe i wyścigowe, Tyler? Niedługo kończę, ale jeszcze tylko muszę je pod siebie ustawić. Brzmi sensownie. Daj znać, jak będziesz gotowy. Trzeba się tu będzie napocić. Nadal upierasz się przy zasadzie zero oszustw? Nie ma opcji. Tak, tylko pytam. Fajnie w sumie. O. 3. Kurde, nie potrzebuję hamulców, mam już na maksa. O, fajnie w sumie, że jeszcze nie lecimy na gonitwę, bo odkrywamy dialogi, których większość ludzi nie miała dane usłyszeć. I zapraszam was bardzo do głosowania w ankiecie, którą ostatnio zrobiłem na YouTubie, w której wybieramy gierkę, następną gierkę po paybacku, którą będę przechodził na kanale. A, nie mówiłem. W poprzednim odcinku, bodajże poprzednim, w tym z zarabianiem, mówiłem, że prawdopodobnie nie uda mi się wymaksować całej, znaczy przejść gierki na 100%. Oj, fuck. Zrobić wszystkie zadania poboczne. Patrzcie, udało się. Zrobiłem szybciej zadania poboczne niż całą fabułę. Brakuje mi właśnie jeszcze jakichś tam achievementów z online'a, z Regerą. No i przejście fabuły, prawda? I jak już przejdziemy tą fabułkę, to jeszcze nagram może z dwa odcinki. Albo na streamie też zrobię. Oj, nie to chciałem. Zrobienia platyny do końca. I to będzie tyle. A następną gierką chyba będzie Wiedźmin. Wszyscy się tak do niego uczepiliście. W sumie to jest dobry wybór. Ja chciałem Unbounda. Wiecie, żeby się trzymać dalej tych klimatów samochodowych. Ale jako, że zrobiłem tę ankietę, no to posłucham się was. Czemu by nie? Zrobię coś pod... Oj, widzę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to byłoby na tyle. Myślałem, zapomniałem w sumie, że to będzie taka krótka cutsceneczka tej misji. Myślałem, że to będzie coś więcej. Myślałem, o, to będziemy robić, to będziemy tutaj, to tam. Oj, a mnie podbiło.
Dobra. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się w środę na finale historii przedstawionej w Need for Speed Payback. Postawimy kres familii. Położymy kres familii. What the fuck? Postawić kres. Oko kresu. Portal kresu. Dobra. Cześć.